Cześć, tu Natalia z projektu X. Dziś kolejna opowieść, która poruszy Wasze serca. Poznajcie historię chłopca, który był zmuszony oddać swojego pieska do schroniska. Zastanawiasz się, dlaczego musiał to zrobić? Żeby dowiedzieć się przyczyny, koniecznie obejrzyj film do końca. Niestety świat, w którym żyjemy, nie zawsze jest przyjazny, a życie proste i beztroskie. Czasem każdy z nas musi podjąć trudną decyzję, nawet jeśli jej konsekwencje są bolesne i odciskają piętno na psychice. Bohaterem dzisiejszej historii jest 12-letni chłopiec z Meksyku, który pomimo młodego wieku musiał podjąć bardzo trudną decyzję, która złamała mu serce. Zaledwie kilka tygodni temu, 13 lutego 2020 roku, pracownicy schroniska Xolin zauważyli przed budynkiem tajemniczy pakunek. Byli przyzwyczajeni, że ludzie często za bardzo wstydzą się oddać zwierzę do ośrodka. Dlatego zostawiają swoje psy i koty w kartonowych pudełkach, po czym czmychają spod drzwi w smutku i poczuciu winy. Tym razem również się nie mylili. Zajrzeli do pudełka, z którego nieśmiało wychylił się słodki, niewinny szczeniaczek. Oprócz pieska w kartonie znaleźli również pluszową zabawkę oraz list napisany przez chłopca, który był zmuszony zostawić tam swojego ukochanego psa. Po tym zdarzeniu schronisko opublikowało na swojej stronie na Facebooku post, w którym napisali: wczoraj ktoś zostawił tego pieska pod drzwiami schroniska. W pudełku była też pluszowa zabawka i krótka wiadomość napisana przez dziecko, w której wyjaśnia, że musiał zostawić swojego psa, bo jego tata zawsze go bił i planował sprzedać. Nie chciałby czekał go taki los, więc pomimo wielkiej rozpaczy zostawił psa u nas, aby go uratować. Po udostępnieniu tej historii ludzie z całego świata chcieli pomóc przekazać darowiznę i adoptować szczeniaka. Pierwszym priorytetem pracowników schroniska było jednak sprawdzenie stanu zdrowia psiaka. Najpierw musimy zabrać psa do weterynarza, żeby sprawdził stan jego ogona, który wygląda, jakby był złamany. Następnie pozbędziemy się pasożytów i zrobimy mu podstawowe badania. To oznacza dla naszego schroniska więcej wydatków i pracy, ale całe szczęście pies będzie bezpieczny. Udało się ustalić, że psa oraz list zostawił 12-letni chłopiec o imieniu Andres ze stanu Meksyk. Nie udało się jednak ustalić na jego temat żadnych dodatkowych informacji. W pozostawionej pracownikom schroniska wiadomości chłopiec pisze: nazywam się Andres i mam 12 lat. Moja mama i ja postanowiliśmy go wam zostawić. Wszystko dzieje się za plecami mojego taty, który myślał, żeby go sprzedać. Mój tata zawsze go bije i kopie. Raz kopnął go tak mocno, że połamał mu ogonek. Mam nadzieję, że mi pomożecie i zajmiecie się nim. Dołączam pluszową zabawkę, po to, żeby piesek nigdy o mnie nie zapomniał. Schronisko nazwało psa René i aktualnie szukają dla niego odpowiedniej rodziny, a mają z kogo wybierać, ponieważ po tym, jak post schroniska stał się viralowy, otrzymali ponad 300 wiadomości od ludzi, którzy chcą adoptować tego pięknego szczeniaka. Schronisko wspomina również, że chcieliby, aby więcej ludzi adoptowało zwierzęta nie tylko wtedy, gdy ich historie rozprzestrzenią się w internecie. Na świecie są miliony pokrzywdzonych zwierząt, które potrzebują miłości i szczęśliwej, kochającej rodziny. Gdybyście otworzyli swoje serca i domy dla wszystkich zwierząt, które są aktualnie w schronisku, nasi podopieczni byliby już zaadoptowani przynajmniej dwukrotnie. Dziękujemy nielicznym osobom, które przyszły do schroniska, oferując swoją pomoc w opiece nad zwierzętami. Te zwierzaki padają ofiarą znęcania się lub są porzucane w naszej dzielnicy i okolicy. Co sądzisz o tej historii? Czy chłopiec i jego matka postąpili właściwie? Daj znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie. Jeśli podobała Ci się dzisiejsza historia, zostaw lajka i komentarz, a jeśli udostępnisz film w swoich mediach społecznościowych, historia nie tylko trafi do większej ilości osób, ale również pomożesz mi rozwijać kanał. Do usłyszenia!